Cześć, z tej strony Oskar, witam Was na moim kanale i zapraszam dzisiaj na kolejny odcinek gier retro z Pegasusa. Przygotowałem dzisiaj cartridge pod Pocket Games 150 in 1, ponieważ wiele osób się domagało właśnie ostatnimi czasy, żebym właśnie tutaj go odpalił, ale dzisiaj wybrałem inną grę, zaraz Wam pokażę jaką grę, nie tą, o którą te osoby prosiły, ale do Waszych próśb też oczywiście niedługo wrócimy. Zaraz pokażę Wam jaką grę wybrałem, na początek prośba, tak jak zawsze. Bardzo Was proszę, żebyście dali łapkę do góry i napisali komentarz pod tym filmem. Jeśli chcesz właśnie, żeby mój kanał się rozwijał i żeby docierał do nowych widzów, żeby tutaj nowi subskrybenci byli i żeby się wyświetlał na głównej stronie na YouTubie, to będę bardzo wdzięczny, jeśli właśnie dasz łapkę do góry i napiszesz komentarz. Te dwie rzeczy muszą być właśnie, bo jeśli jest tylko łapka do góry, a nie ma komentarza, to się wtedy nie zalicza. A jeśli być może jesteś nowy i trafiłeś tu po raz pierwszy lub jesteś od niedawna, to fajnie będzie, jeśli zostawisz suba i obejrzysz starsze materiały, których na kanale mam nagranych ponad 1000, także dziękuję bardzo i zapraszam właśnie dzisiaj na ten cartridge 151. Wyłączam fotkę, włączam konsolę. Tu jest bardzo wiele różnych gier, które ja chciałbym w przyszłości pokazać na kanale. No tu jest, no jak sama nazwa mówi, 150 aż gier, także na pewno się one wkrótce pojawią u mnie na kanale. Na pozycji numer 19 są Żółwie Ninja, w które dzisiaj zagramy. Pomyślałem sobie, że jednak warto będzie zacząć po prostu od części pierwszej, bo ostatnio ktoś tam właśnie w komentarzach prosił, żeby zacząć, żeby pokazać Żółwie Ninja część trzecią, Ninja Turtles 3. No ale tak uczciwie będzie, jeśli od jedynki zaczniemy, prawda? Dwójkę kiedyś już pokazywałem na moim kanale, ale też do niej na pewno wrócimy, bo w sumie to nie ma tak, że jak ja już jedną grę pokażę, to już nigdy do niej nie wracam, ale jak ktoś na przykład po dzisiejszym odcinku będzie chciał zobaczyć dwójkę, to można ją odnaleźć u mnie na playliście Pegasus, tylko że to jest stary, bardzo stary film, no sprzed tam 4 lat chyba, czy 5 nawet może już, ale jest, tam taki sam jest Axel jak i dzisiaj, tak samo fajny i skromny, nie no żartuję oczywiście, no ale dobra, no żarty na bok, zaczynamy w takim razie od jedynki, od razu mówię z góry, gra stworzona przez Ultra, czyli Konami, ale w sumie tutaj widzę, mamy logo Konami, chociaż dziwię się, no Ultra to chyba w Ameryce wyszło właśnie, ta gra pod logiem Ultra w Ameryce i w Europie chyba. Mamy intro, trochę podgłośnie. No i z małych takich żółwi zamieniamy się w żółwie ninja, chodzone. Co ja mogę Wam powiedzieć? Jeśli chodzi o grafikę i muzykę tej gry, ogólnie oprawę wizualno-dźwiękową, to po prostu nie ma się o co przyczepić. To jest piękne. Ta muzyka jest wpyte, elegancka, zajebista. Jeden z najlepszych soundtracków na Pegasusa, na NES-a, na Famicoma, prawda? To się chyba ze mną wszyscy zgodzicie, tak? Grafika również. Zresztą same tutaj na razie mamy, widzicie te cutscenki, no piękne, piękne. Grafika podczas gry, zaraz zobaczycie, też jest piękna, super, ale poziom trudności i ogólnie, nie wiem, jakoś tak pomysł na grę, to jest wszystko złe. Klikamy start. Zaraz będę wszystko to komentował. No, na początek mamy widok oczywiście z góry, proszę się tutaj nie zrażać, że to jest cały czas, tak? To jest tylko na tej głównej mapie tutaj. I wchodzimy sobie do tych kanałów, czyli na przykład możemy wejść do tego. W ogóle nie mamy miasto, tak jakby po tym mieście chodzimy, tak? I są takie samochody tutaj, które można też rozwalać, nawet wypadałoby, bo one jak nas rozjadą, to tracimy całego żółwia. I właśnie, żółwie też możemy zmieniać pod startem. Jeśli jeden nam będzie miał mało życia, to możemy właśnie go zmienić na kogoś innego, no. Warto też na przykład sobie tego Donatello, chyba się on nazywał, z tym długim mieczem, długopałą właściwie, tak? Długim takim kijem, no. On w niektórych miejscach może po prostu wroga dosięgnąć, który jest na przykład nad platformą, więc no warto go sobie zostawić na później. Po lewej mamy, zobaczcie, też mapkę. Nigdy z niej nie korzystałem, bo w sumie nie wiem w sumie nawet, gdzie ja teraz jestem. Chyba tam, gdzie taki krzyżyk na dole, chyba, ale to nie jestem pewien. Chyba tak, no. A białe to są chyba wejścia do kanałów. I później chyba są kolejne mapy, gdy dalej się przedostaniemy. Nigdy z tego nie korzystałem. Zresztą ta gra jest taka trudna. Kto grał, to wie. Kto nie grał, no to teraz opowiadam. Ta gra jest taka trudna, że tutaj za daleko to ja nie dojdę. Nawet na dzisiejszym filmie i w ogóle. W latach 90. mój kolega ten cartridge, cartridge z tą grą, no, kupił na bazarze. A ja miałem dwójkę. Trójki nigdy nie mieliśmy.
czwórki, czyli Tournament też nigdy nie mieliśmy. Nawet nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieją te gry. Właśnie trójka i czwórka, tak, ta nieoficjalna czwórka, tak, bo czwórka potem na SNES-a wyszła, nie? No to tyle chyba tytułem wstępu, no. Spróbuję jeszcze ten samochód rozwalić, bo wkurwia mnie. A, on teraz tam jeździ. Dobra, idziemy. Idziemy do tego pierwszego kanału, tutaj się pastwimy trochę nad tą grą. A skaczemy, B atakujemy mieczem. I na dole zobaczcie, chodzą jakieś, nie wiem, jakieś mechaniczne, nie wiem, jakieś dziobaki, nie wiem co to za ptaki, nie ptaki. Czy było coś takiego w bajce albo w filmie? No nie! Tak to się ta samo tyczy też innych tu wrogów w tej grze. Tutaj są wrogowie w ogóle wymyśleni przez Konami, przez twórców tej gry. Poza żółwiami ninja to tutaj nie ma nic wspólnego tak naprawdę z fabułą bajki, tej kreskówki, która leciała u nas na dwójce w latach 90. Nic tu nie ma! Nic tu nie ma tak naprawdę tutaj. Zresztą nawet chyba inne postacie też są wymyślone, bossowie. Nie ma tu nikogo właśnie z bajki, no. Bajka ogólnie jest zajebista w sumie, no. W sumie nie wiem, czy dzisiaj bym dał radę to oglądać, ale była zajebista i w sumie miałem zabawki, te żółwie ninja. Już teraz to nie mam, już powyrzucane dawno, nie? Ale miałem kiedyś te wszystkie te żółwie ninja, te figurki takie tego podróby, jakieś tam chińskie, nie chińskie czy coś tam, ale miałem różne. Filmu nie pamiętam, mam na VHS, ale tylko jedynkę, dwójki i trójki nie mam. Słabo pamiętam ogólnie te filmy, nie wiem też, czy dzisiaj bym dał radę obejrzeć, może to byłby dobry pomysł. Chcecie, to mnie ciśnijcie w komentarzach, żebym nagrał może jakieś recenzje jedynki, bo mam na VHS, gdzieś tutaj leży, no teraz nie będę szukał, wyciągał, bo to już znowu zamiast grać to opowiadam, ale gdzieś mam. Mogę obejrzeć i nagrać taką opinię, recenzję, jeśli chcecie, tylko mnie napiszcie w komentarzach, czy chcecie. Dobra, idziemy tu walczyć z nimi. Zobaczymy, jak daleko dojdę, nie mam pojęcia już w sumie. Wiem, że to jest w cholerę trudne i też to pokazywał Angry Video Game Nerd, czyli mój ulubiony youtuber. Jako jeden z pierwszych odcinków to te żółwie on pokazywał. Jakieś muchy latają, no było coś takiego w filmie albo w bajce? No nie było, no. A, i oczywiście to nie stąd, tylko stąd skaczemy, no dobra. O, jakiś ninja jest. O, miniboss. Pierwszy. Taki sam ninja, który był przed chwilą, też takie dziwne, no. Przed chwilą takiego samego rozwaliłem, a tu już nagle miniboss. No okej. Można też tak atakować. O, znowu ninja, uwaga! No graficznie to się nie ma o co przyczepić, to pięknie wygląda. Ta gra wygląda pięknie. A w ogóle też nawiasem mówiąc, teraz na PlayStation chyba 4 czy na PlayStation 5, a może i tu wyszły, czy mają wyjść jakieś żółwie ninja, to też możecie powiedzieć. Chętnie bym zagrał, a niedługo PlayStation 5 będzie na moim kanale. A właściwie wtedy, teraz kiedy wy oglądacie, to już chyba jest, już były filmy z PlayStation 5, ja zawsze wcześniej nagrywam, nie? No właśnie jakieś tam żółwie mają wyjść, czy wyszły już na te PS4, PS5, no nie wiem, no. O, tam jakiś ninja chodzi też i o, patrz, łazi za mną teraz. Tam, gdzie ja pójdę, to i on idzie. Pewnie nie mogę go zaatakować, no. No i jeszcze jakoś parę lat temu... Uwaga! No tutaj, no chyba tego nawet nie dało się uniknąć. Wyszła taka nieoficjalna gra od tego samego gościa, tego Polaka nawiasem mówiąc, który robił Himena taka jako gra, o zniknął w ogóle, jako gra na peceta, Himen. I on też zrobił jakąś taką nieoficjalną grę na peceta też z żółwiami ninja, no właśnie. No tu się nagle pojawia. Tylko nie pamiętam jak się nazywa, no można to znaleźć na pewno. No, się respawnują wrogowie. I to jest padaka tej gry, że się respawnują wszystko. O, a tutaj to w ogóle tyle tych much. A czym się zmienia broń? Selectem, tak? No to ja chcę miecz, no. No wyszła ta jakaś tam nieoficjalna też gra o tych żółwych ninja. Podobno bardzo fajna. O, boss! Ale tam jest April. Czekaj, zaraz nam żółwia zabiją, no to zmieniamy na tego. Ten ma bardzo słabą broń. Może ten? Ten z nunczakiem, tak? No i co tam teraz na górze? Aha, takie trochę dziwne to było, opóźnione, no dobra.
Gdzie my jesteśmy tutaj? A gdzie ten ninja? Nie ma już go? Ale ta gra ma wiele sensu, jak widać. Tu można wejść? Nie. Ale mamy dwa kanały. Uwaga, jakieś nietoperze! Nie było takiego w filmie, ani w bajce, takich nietoperzy. Zobaczymy, jak daleko uda mi się dojść. O, gość z piłą! Chainsaw Man! Ale nikogo nie było takiego w bajce! Dobra, uwaga na te nietoperze. Znowu ten gość z piłą mechaniczną. I tu jest właśnie szkoda, że jak mam właśnie na przykład tego z jedną kreską zdrowia, jednym kwadracikiem zdrowia właściwie, to jego się jakoś za bardzo od... Nie wiem, uzdrowić też chyba nie da. Chyba, że pizzę znajdę, no to wtedy chyba. No w sumie chyba tak można zrobić. Jak gdzieś będzie leżała pizza, to tak zrobię. O, na dole jakiś gościu. Taki, który... Aaaa, nie będzie, widzę, że nie będzie łatwo. Aha, tak jak on tak się skuli, to nie można go atakować. Tak, uwaga! No, jak się skuli, to nie można. Tam mamy chyba żyćko. A nie, tu mamy jakiś specjalny atak taki, że lecę i się obracam. Okej, okay, dawno w to nie grałem, mam prawo nie pamiętać. Boss? Gdzie on jest? Czy to ten nietoperz jest bossem? A nie, żaba! Aha, jakaś żaba! Nie było kogoś! To może Battletoads jest! Uwaga, bo zginę! Widzisz, jak szybko można tu zdrowie stracić? Ale rozwaliłem żabę. No i co dalej? I co, wracać się mam? O, jakiś gościu... Ojej, uwaga, strzela do... Kurwa, jakieś nietoperze większe. Gościu, który strzela do mnie ogniem. Uźwa, to poziom trudności, to... Szczerze, taki na razie jeszcze jest lekko. Patrzcie, mam już tylko 4 kreseczki zdrowia. 2 kreseczki, o! Brawo, brawo, ja dopiero początek gry, już mam 3 rozwalonych ninja. Uciekamy stąd. W ogóle trzeba było tu nie wchodzić i tyle, no. W sumie nie za bardzo się staram przy tej grze, ale po prostu ona jest zła. Ona jest zła, to po co się tu starać? I w sumie nie wiem, po co tu przychodziliśmy, jak tutaj tylko rozwaliliśmy żabę i straciłem tylko życie. Co, mam tu iść, czy tam? Nie, tam prawie nic nie ma, to idziemy tu. Od razu można było pójść tutaj, a tu nie wchodzić, prawda? Pizza jest, no to... Czekaj, weźmiemy może tego. No mamy trochę więcej zdrowia, ale to nie tyle, co ja bym chciał. To jest nadal tyle, co nic. Czekaj, no to już może... O, rety. Już, już, pipczy. No i mam połowę zdrowia. O, Boże. No i mam... Połowę zdrowia w kolejnym... O, żaba, dobra, to może tą żabę tak rozwalimy. Chodź tu, żabo. To po co tam wchodzić można było, jak tutaj też żaba jest do rozwalenia? Dobra, tak ją na szczęście można rozwalić. Dobra. Ten jest dobry, bo właśnie tym kijem to można rozwalać z góry. Przeciwników, uwaga! Kurde! Jakieś oczy chodzące. I tu gdzieś jestem, tak? No to teraz idziemy, czekaj, co mi na mapie? A no chyba się przedostaliśmy tutaj z tego na prawo i na lewo. A sam nie wiem już. Nie czaję tej mapy. Nie! To tu byłem! To teraz mam wejść, ale zaraz ninja idą! Gdzie oni przed chwilą byli? Dopiero się pojawili. O, i już życie tracę. I kolejni się respawnują. I kolejni. O, i kolejni! O! Boże. I straciłem najlepszego żółwia, który ma ten kijek. Brawo, brawo Oskar, brawo, ta głupia gra. Od samego początku zaczynamy. Z jedną... O. Ja już nawet się nie staram, ale to tak trochę komedię już robię, wiecie, po prostu, no. Mam, patrzcie, 2 z kreseczką zdrowia. Też oczywiste jest, że ja tego nie przejdę. Pizza jest.
Tylko i tak pewnie zginę od razu. Ostatni żółw. No i co, będzie game over. I to ja nawet ja specjalnie już tutaj wlazłem, ale ja tylko pokazuję komedię. Game over, komedię pokazuję. A ta jest, gra 10 razy dłuższa, a tutaj dopiero jest początek. Zaczynamy od początku oczywiście, mamy wszystkich żółwiów, ale no tak, powiedzmy pierwsze koty za płoty, ja tylko tutaj pokazuję. Nie będziemy wchodzić do tych miejsc, gdzie nie trzeba. No bo po co, jak tylko tam się traci życie. Czy tutaj można na przykład górą przejść i nie wchodzić do tego? Można. Dlatego wchodzimy tu i tam po prostu nie wchodzimy, bo tylko to jest utrata zdrowia i czasu. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Czy może tam jednak trzeba wejść, żeby zdobyć jakieś punkty czy coś. Ale mam wrażenie, że jednak nie. Dobra, idziemy. Tu będzie ten boss, tak? Pierwsze koty za poty, ja już teraz wiem, co trzeba robić, prawda? Oj, tutaj... Oj, tak dużo życia straciłem. No ja pierdzielę z tą grą. Powinienem się oszczędzać tutaj właśnie. To zdrowie. No jedyna zaleta tam, do których tych pierwszych kanałów wejść, to było to, że tam można było mieć te shurikeny do rzucania, ale... Czy one są takie dobre? No nie powiedziałbym. A czekaj, tu możemy wejść. A właśnie, tu zapomniałem, że możemy jeszcze wejść. Ale jak się gra, klatkuje od przeciwników. Mamy tam pizzę. Dobra, może uzdrowimy sobie tego gościa. I tu mamy pizzę też. I tu właśnie się przydaje do tej roboty ten żółw, bo tu są ci przeciwnicy, których mogę zaatakować. Weź i zaatakuj. No i tak życie straciłem. No i idź ty. Mimo, że tam nawet nie wlazłem, to i tak straciłem. Dobra. Weźmiemy sobie pizzę i będziemy mieli zdrowia trochę. Bardzo mało to też zdrowia daje. I się oczywiście wrogowie odradzają. Ma to naprawdę bardzo wiele sensu. Dobra. I tu pizza. Dobra, uleczyłem go. Okej. Niech będzie. I tu się pojawił z powrotem? No pewnie, że tak. To jest to, co kochamy w tych grach. No pokonuj go! O, następni. I na dole pewnie... O! O! I po cholerę chodziłem tam, żeby zgarnąć tę pizzę, jak już znowu mam mało zdrowia. No chodź tutaj. I na dole pewnie będą następni, przez których pewnie też stracę życie. No, zobaczmy. No. Znikł. No i to jest właśnie zajebista gra. Pojawiają się wrogowie, inni znikają. To tu nie wchodzimy do tej żaby, to w ogóle nie ma sensu. Idziemy tu. Mamy pizzę, no dobrze, uwaga, tylko tutaj strzela do mnie ten. Czekaj, niech on sobie tam zejdzie na dół może. Czekaj, co tu robimy? I tak straciłem zdrowie, ale mamy shurikeny, to weźmy. Może się przyda, ale nie lubię tej broni tutaj. Ale teraz, to nie chcę tych shurikenów, to nie teraz. O! Ile życia straciłem! Przez głupie nietoperze! Co mi to dało? Co mi to dało tam, że ja chodziłem po pizzę, jak i tak mam już, patrzcie, jak mało zdrowia. Pojawia się. No pewnie, mam tylko 3 kreseczki. Brawo. Brawo. I to i gówno dało tak naprawdę.
Czekaj, to może teraz do, jak wyszliśmy, ten może do budynku teraz trzeba. A, no tak, no. O, 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 już dwie kreseczki stracone. O. Na górę, rozumiem, trzeba. Już mam tylko trzy kreseczki. 3,5, no. No, ciekawe, czy do etapu wodnego dojdę. Zobaczymy, postaram się. Nie, no ten z tymi widelcami, nawet nie wiem jak to nazwać, to jest beznadziejny ten żółw. I mam tylko 2,5 kreseczki, zmieniamy na nunchako. Boss? Czekaj, ja wiem jak go rozwalić. Widziałem to na filmiku Angry Video Game Nerda, on tak to robił. O, w ten sposób. Gra oszukuje mnie, to ja oszukam też grę, prawda? Dobra, uwolniliśmy April, czy to jakaś inna laska? No, szkoda, że nie mamy po angielsku ogólnie tej gry, ale no cóż. No, czarno to widzę, no na pewno daleko nie dojdę, ale zobaczymy. Poza grafiką i muzyką to naprawdę ta gra to zło. No dobra, jesteśmy gdzieś na jakiejś tamie. Rozumiem, że trzeba tu wejść. A właśnie, to jest ten etap słynny też z filmiku o Angry Video Game Nerda, to zaraz zobaczycie. O którym etapie mówię, zaraz będę to pokazywał. No, o, już mam tylko 4,5 kreseczki. O, o, o! Dobra, boss. No, na szczęście jakoś w miarę szybko się udało się z nim rozprawić. Pizza, to może kogoś tu lepszego uleczymy. Ten jest najlepszy, tylko... Czekaj, jak to zrobić, żeby tak trach, trach, szybko. Czekaj, 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 bo tu leci jakiś... Znikł! O, no ale znowu jest. O, o, i gówno. I mało mam życie stracone. Uwaga! Wow, milimetry, panie. Gość z piłą i on jest bossem. O nie, ten jest bossem. Czekaj. Może tak? Nie, dupa. Dobra. No niech będzie ten na razie. O, mało zdrowia. Mało, mało, mało. Ostatnim etapem jest Technodron, do którego nigdy nie dotarłem, ale wiem, że jest. Mamy shurikeny u drugiego gościa. O, ale to nie teraz, czekaj. Mam wrażenie, że te shurikeny to się w ogóle w tej grze nie przydają. Pizza, czekaj, którego możemy uleczyć? Tego, ten jest najważniejszym naszym kolesiem. Drugim po tym gościu gościem z pałą. No, gościu z pałą, nie? Z długą pałą! Dobra, mamy tutaj teraz takiego. Dobra, udało się. O Jezu, no taki, to uwielbiam to, jak nagle zza ekranu coś wychodzi, nie? 2,5 kreseczki. Teraz będę musiał jego wyleczyć, jeśli gdzieś będzie pizza, o ile będzie.
Dobra, jesteśmy na górze Tamy. Jak rozumiem, teraz schodzimy tu na dół do wody. No tak. No i dobra, tu się zatrzymamy, zrobię pauzę. To jest po prostu horror. To jest horror po prostu. No chyba czas leci, nie będę teraz wyłączał, ale chyba czas leci. Nie, tlen się zużywa i musimy podpłynąć do takiej maszyny, która tam napełnia nam tlen. I jeszcze są takie prądy takie, że musimy mieć prądy takie, że prądem nas razi, takie coś, takie wąskie przesmyki, tam trzeba przez to przepłynąć. No ja pierdzielę, nigdy nie udało mi się tego zrobić bez utraty zdrowia, więc na pewno tu stracę zdrowie u tego gościa. No muszę pilnować się. Może tego jednak, ale kurde. No sam nie wiem, co mam zrobić, no. O, i są takie prądy. O, i o, pięknie. Jeszcze nie wspominając o tym, że pływanie tu jest bardzo nieprzyjemne. Dobra, tu mamy tlen. I czas mamy, czyli czas to jest tlen chyba, tak? No i jakie pływanie tu jest wkurzające. Czekaj, no niech to się... Muzyczka piękna, ale plansza to jest męczarnia. Dobra, gdzie teraz? Na górę czy w prawo? Nie wiem. Tu pewnie tlen będzie. Dobra, weź tego tlenu. No. Dobra. O, co tutaj, co to jest? Spieprzaj! Pięknie! 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 Aj, straciłem jednego żółwia. Ja wiedziałem, że tak to będzie. Może powinienem jednak tym płynąć, ale no dobra, już trudno. Już go nie odzyskam, no trudno. To nie wiem, może jednak weźmy go po prostu, bo to po prostu jest... To jest po prostu... zniszczyła mi dzieciństwo ta gra. I nie tylko, myślę, mi, w większości z ludzi... A to już, a, bo tu już tlenu nie ma, no tak! Teraz już tlenu nie ma, no oczywiście, że tak, przecież już zużyłem, no to jak? To może górą teraz? Tu jest tlen, bierzemy. Ojej, znowu to, nie lubię tego. Czekaj. I tych roślinek różowych też nie można dotykać, bo to nas poraża prądem. O, właśnie tutaj będzie teraz najlepszy etap. Czekaj, no gdzie ten prąd był? No, na dół można było też, ale na dole to chyba tamta roślinka. O, nie! Nawet jakoś się udało to przejść. Nie najgorzej. Daj! Tutaj gdzie to jest? Co dalej? Minuta 15. W prawo, na dół, nie wiem. No! Dobra, tu mamy... No nie wiem sam, czy to jest tlen, czy to jest coś innego, już sam nie wiem. Dobra, na dół mam tylko 2,5 kreseczki, no ale to płynie na dół, no! Czemu nie chciał płynąć? Co tutaj? I co, w prawo na ten... Nie, ja zawsze mówiłem, że to jest tlen, ale to może nie jest... O! O! Już! Kurwa mać! No nie, no! Nie! Nienawidzę tej gry! Nienawidzę tej gry! Ojej.
Nie wiem, czy ja kiedykolwiek nawet w dzieciństwie przeszedłem ten etap z wodą. Nie pamiętam. Może? Ej, to żart jest jakiś. Ostatni żart. A Jezu. Nie, to był żart chyba jakiś. Ja nawet nie wiedziałem, że te wodorosty mnie złapią. Boże. Ja pierdziel, ale padaka. Ozdoba gry tylko. Element otoczenia. Boże. No mam 2,5 kreski. No raczej tego nie przejdę, no. Już, już, 1,5 kreseczki. No, połowa kreski. A już mam dość tego. No wiadomo, że nie przejdę. Za chwilę pewnie tu skuszę. No, już, już. O, nie wiem jak to możliwe, ale przeżyłem. Dobra. Dobra, o Boże, nie, dobra. Kurwa mać, ja pierdzielę, jaka to jest gra. Uff, jedna z najgorszych gier na Pegasusa chyba, jeśli chodzi o poziom trudności. Boże, Boże, kurwa mać, żeby to normalne było jakoś, nie wiem, zrobione, no to wtedy by się chciało w to grać, co? No dobra, to teraz oddaję wam głos, powiedzcie. A nie, czekaj, może dokończymy, kurwa, jesteśmy odtąd. Już chciałem kończyć odcinek, dobra, spróbuję. Myślałem, że od samego początku trzeba będzie zaczynać. Dobra, dam szansę sobie. Myślałem, że aż od samego początku trzeba będzie. Jak tak, to jeszcze mogę popróbować. Jak jest jeszcze kontynuacja. A już chciałem wyłączyć, no dobra. No może uda się tym razem, spróbuję. Może coś z tego jeszcze będzie. Pizza. Tu zawsze był przeciwnik, teraz nie ma. Super. Ta gra ma wiele sensu. O, zniknął. Dobra, znikaj sobie. No i ile to można nawalać w niego? I oczywiście jak nie pokonam bossa, to nie mogę pójść na górę. Wspaniale. Blokuje mnie tam coś. Niewidzialne coś, tak? Kurwa, i już mam tylko dwie kreski! 2,5 są. To po cholerę to pizzę brałem, no. Jak tutaj łatwo można stracić kolejne paski zdrowia. Nienawidzę tej gry. Ale w sumie dzisiaj jak zaczynałem ten filmik, to myślałem, że nawet nie będzie aż tak źle, ale kurwa. To po prostu się nie da w to grać, po prostu bez nerwów. Po prostu w to się nie da grać. No oczywiście się respawnuje, bo jak? Bo jak inaczej? Tylko 4 kreski mam. Ole ty. Okej, tu nie ma czegoś, jakiejś pizzy czy coś? No jest. Dobra. I kto bossem? No, ten. Gawniak. Aj. Dobra. Źle trochę, bo słabo mam, mało mam życia, ale no. Dobra. Nie wiem, czy tutaj nie warto by było tym chodzić, ten jest gość mniej ważniejszy. A tamtego z mieczem to jednak warto zachować na później. To jest pojebane ogólnie, że ja mam 4 żółwi tutaj i mogę, muszę ich pilnować, ile mają zdrowia. Zamiast wybrać jednego i nim grać, tak jak było w dwójce, trójce, w czwórce na SNES-a. O. Od nowa muszę tam iść. O, rety. No nie wierzę po prostu. Nie wierzę po prostu!
Pewnie się tędy nie da. No pewnie, że nie. Ja pierdzielę, nie wierzę czasami po prostu, jak tutaj widzę tę grę i różne inne na Pegasusa, czasami z tym poziomem trudności. Ale chcę zobaczyć, co będzie po planszy tej wodnej. Ej! Ej, zwariuję chyba zaraz z tą grą! Wskocz tam, kurwa! Ja zwariuję z tą grą! Ojej, udało się, dobra, co do pikselka trzeba. Ore ty, dobra, zmieniamy sobie na tego i może przejdę to jakoś. Przeatakujesz ich, kurwa, głupia gro. Dobra, próbujemy. Już dawno takiego długiego filmiku u mnie na kanale nie było z tych gier na Pegasusa. Wy prosicie, żebym grał dłużej, nie? No to dobra, proszę bardzo, jest dzisiaj dłużej, bo chcę to przejść, ale ta gra jest złem. Po prostu wszystko, co złe, to właśnie ta gra. Dobra, tutaj na prawo. Ja sam nie wiem, czy tutaj ja muszę całą planszę przejść, czy wszystkie te tleny, czy nie tleny, czy te coś powyłączać. Ja nie wiem, może to jakaś bomba jest. Musimy je rozbroić. Może dlatego jest czas. Ja zawsze mówiłem, że to jest tlen, ale chyba dlatego, że nigdy tej planszy nie przeszedłem. No zobaczymy. No, wspaniale. Się. Tu gdzieś coś było, nie? A chyba o to chodzi, że trzeba to rozbroić. Ale może to tlen jest? Ja sam już nie wiem. Tu? Chyba. I na prawo, i na górę można, to można najpierw na razie na prawo. Kurwa mać! Brawo, 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 dobra, ustawiamy sobie. A niech będzie ten, już mam dość tego. Chcę przejść to, zobaczyć w ogóle, czy da się to przejść. O, 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 o! Co się dzieje? Dobre! Dobre! Pół minuty. I co, przejdę to czy nie? Kurwa, szybciej, bo mam 26 sekund tylko. I teraz co, w prawo? Dziewiętnaście sekund, no i co? Oczywiście, że tego nie przejdę, mam 17 sekund. Kurwa. Dziesięć sekund. Kurwa mać, przy samym końcu. 6 sekund, a i tak bym pewnie nie zdążył, dobra.
Od samego początku pewnie będzie nam kazało. Dobra, ja się poddaję. Ta gra mi działa na nerwy. Ja pierdolę. Nienawidzę tej gry, ale zapamiętałem ją trochę lepiej. Ale nienawidzę, kurwa. Nie dojdzie na czas, to jeszcze wszystkie te powyłączę. Boże, dobra, ja chyba na dziś poddaję. I nienawidzę jej po prostu. Dajcie znać, czy to graliście, czy też was tak wpieniła. Już mnie żadno na tak gra dawno nie wpieniła na moim kanale. Poddaję się. Dobra, w przyszłości jak będziecie mnie cisnąć, to zagram w dwójkę i w trójkę, ale chciałem to po kolei, żeby było tak, ale ta gra jest tak wkurwiająca, że ja po prostu nie wiem, nigdy nie przeszedłem tej planszy z wodą, nigdy. Nawet nie wiem, co jest dalej. Nie mam pojęcia, jaki jest dalszy etap. Ale było blisko, było bardzo blisko dzisiaj, co? No dobra, jeśli spędziliście ze mną czas dzisiaj, było dzisiaj długo, to wynagrodź mnie dając łapkę do góry i zostawiając komentarz. A jeśli być może jesteś nowy, to zachęcam cię, żebyś zasubskrybował mnie. Po więcej retrogier, ale to już jakichś takich lepszych. No i również zapraszam cię do oglądania starszych materiałów, których mam na kanale nagranych ponad 1000. I tak jak mówiłem, mam dwójkę nagraną już na kanale, możecie poszukać. To stary był filmik, ale jest gdzieś tam u mnie na kanale. To był test Pegasusa, tego, jak to się nazywało, Polystation chyba, tak? Taki był tytuł. I tam były żółwieni, że ta dwójka ograna, ale jeszcze na pewno nieraz się pojawi u mnie na kanale w przyszłości. No i potem trójka, w trójkę nigdy nie grałem, więc to będzie zupełna premiera dla mnie. Nawet nie tyle na kanale, tylko w ogóle będę po raz pierwszy w to grał. Także na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Oglądaliście mnie, jak byłem wkurwiony tą grą, ale... Tyle, no, tyle w temacie. No, zapraszam do następnych filmów. Cześć.